to jest takie moje. Lemon to zawsze była taka chimera, nie? Trochę mi smutno z tego powodu jest, że nie umiem napisać piosenki do radia. Wjeżdżam w TikToka. Chłopaki nie byli przekonani tego numeru, co mnie jeszcze bardziej cieszy. Co? Widzisz, ja sobie lubię zawsze robić pod prąd. Potrzebuję grać, potrzebuję mieć dla kogo to robić. Ja ci teraz już to pokazałem i powiedziałem, to już tego nie odzobaczysz nigdy w życiu. Śmieszne, ale śmieszne. Wiesz, jak się pojawia i moneta, albo jakaś tam fame czy coś, to trochę tak się poznaje człowieka, no nie? No świetnie, to jak zrobi remix Trips, rób remix. Wytniemy cały ten wątek. Jeżeli interesuje cię polska muzyka i chcesz poznać najciekawsze premiery muzyczne, to zasubskrybuj mój kanał. Premierowy Music. Dziś z sali kinowej w Kinogramie wywiad specjalny, bo czekałem na ten wywiad latami. Pojawił się w końcu on, Igor Herbut. Nowa płyta Piotka zespołu Lemon. Igor. Jest. Jest i on. Naprawdę czekałeś tyle? No czekałem, no bardzo długo. Od momentu, kiedy zobaczyłem, jak śpiewacie The Wiat w Must Be The Music i byłem co? Małym chłopakiem i byłem wielkim fanem już wtedy. Przecież to było 11 lat. No to powiedziałem latami. Ja siedzę pod kamieniem, to owszem, ale to nie wiedziałem, że aż tak bardzo. No, aż tak bardzo. No, to bardzo mi miło. I już właściwie 4 płyty, teraz 5. płyta, więc idealna okazja, jeszcze solowa płyta po drodze, prawda. Więc... Trochę się naczekałem na ciebie. Dzięki. Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz. Nie. Kiedy powiedziałeś mi, że przejdę, pogadamy, to miałem takie wewnętrzne właśnie fanfary, że jest, to się uda. I czekałem, gdzie w ogóle miałem dziwny sen, muszę ci o nim opowiedzieć. Bo śniło mi się, że będę miał wywiad z Matthew Perry's Friends i nie wiedziałem, o co mam go zapytać. A kiedy miałeś ten sen? Dzisiaj. Dzisiaj? Tak. Ciekawe bardzo. Dzisiaj i nie wiedziałem, o co mam go zapytać. To nie było nic to, tylko że miałem taką myśl, że muszę iść na wywiad, a ja nie wiem, o co mam zapytać, nie? O co byś go zapytał? Odpowiedziałeś sobie na to pytanie? Nie odpowiedziałem sobie na to pytanie. Wiedziałem, że mam wywiad. Stresowałeś się w śnie? Na nasz wywiad? Nie, na Matthew Perry. Nie, po prostu obudziłem się z taką pustką. Z pustką. Taką, że wiesz... Nie wiadomo, wielka. Tak, lubiłeś się, Friends, jesteś lubiłem fanem, i właśnie tak? Stwierdzam, że teraz się inaczej będzie to oglądało. Zawsze, kiedy był jakiś taki moment, żeby włączyć coś sobie neutralnego, to zawsze to były Friendsy. A teraz mam takie to trochę, prawda? Że... Tak? No, ciekawe. W sensie, że no bo to jest, wiesz, bardzo takie towarzyszące, wiesz, w pracy wszystkiemu, że włączasz sobie Friends i to jest takie trochę niewymagające, dość zabawne, ale no myślę, że z sentymentem. Nie, że oglądam to, bo uwielbiam ten serial, tylko sentyment. A który to jesteś rocznik? 94. A. No to tak 4 lata młodszy od ciebie. No tak, ale to, że znalazł cię Friends, no to tak właśnie, to tak... No. A ty nie oglądasz? Nie lubisz? Nie, właśnie ja widziałem dosłownie kilka odcinków. Ja nie wiem, czy nie... Nie wiem, czy nie jakiś cały sezon w całości, ale okay. To jest... No tak... tak, jakoś tak... Siedziałem bardziej... W anime. Okay. Przeczytałem, że tam się wydarzył mały wypadek, w cudzysłowie, z nazwą płyty, ale bardzo dobrze to się jakby wyjaśniło i napisałeś, że nie ma tego złego, żeby na dobre nie wyszło. W sensie tak sobie to przypisuję, że jednak w języku łemkowskim piatka oznacza piątkę, więc ci, którzy czytają piątka, to dobrze czytają. No tak, to ma trochę taki dwa tytuły, powiedzmy. No, ale to powstało w ten sposób, że chciałem, żeby ten album... Na samym początku to była cyfra 5, potem było, myślę sobie, może V, rzymska, ale to takie cringe'owe jednak lekko. I V, takie wiesz, Wiktoria. No właśnie. Coś tam. Chociaż nie wiem, czy ty grasz w gry? Grasz w gry coś? Moja ostatnia gra, w którą grałem, to... Były Sims, jak miałem 15 lat. Widzimy, czy można nazwać to grą. No jest to świetna gra. No właśnie w Cyberpunka grałem i tam jest V, tak mi się to skojarzyło, to jest taka główna postać. I mówię, kurczę, może to jest fajne. Ale potem, jak pisaliśmy z Michałem Pańszczykiem, który jest art dyrektorem tego wszystkiego, no to tak jak mówisz dokładnie, ja mówię, o, to piątka. I on mówi, no to wtedy będziesz mówił w takim razie wszystkim zamiast cześć, to będziesz mówił piątka, mówię, nie ma takiej opcji. To nie jest dobry pomysł. I jak napisałem do niego jeszcze raz słowo piątka, no to faktycznie autokorekta, się wydarzyło coś dziwnego. Nie pokazał mi i była taka piatka, nagle napisane piatka. Mówię, kocham to, to jest fantastyczne.
Mhm. A ja mówię, co jest fantastyczne? Mówię, no, to słowo jest fantastyczne. Mówię, okej, okay, czym jest to słowo? No, taką dla mnie, on mówi, taką nazwą jakiegoś magicznego stworzenia, może kobiety, a ja okej, okay, w porządku. A i tak myślę sobie, no, dobra. I po chwili doszło do mnie, że faktycznie słowo piatka w języku łemkowskim to w dosłownym tłumaczeniu piątka. Więc to jest tak trochę przewrota sytuacja, że to A jest, to piątka jest to on i coś tam. Mm-hmm. My sobie lubimy zawsze pod górkę robić, wiesz? Okej. Okay. Czy przez lata robicie sobie pod górkę zawsze? A nie uważasz tak? Wiesz co, patrząc na to, że dzisiaj dopiero się spotykamy i rozmawiamy, to zawsze myślę, że wszystko się dzieje tam tak, jak sobie planujecie. Tak myślę. Mm. Ale czy robicie sobie pod górkę? Może trochę, ale to chyba każdy sobie w życiu robi pod górkę. Chyba nie. Bo nie. Myślę, że są tacy ludzie, którzy zawsze idą tak jednostajnie, taką prostą linią. Kurczę, no. Przecież mam... fajne są takie wzloty i upadki, żeby sobie samemu skomplikować. Wiadomo, tak? No, to, ale co nie? To nie wiem, to raczej chyba tak mniej ludzi sobie sami komplikują rzeczy. Ja bardzo długo w ogóle tak myślałem o życiu, że trzeba sobie komplikować i trzeba ten dance macabre no i te wszystkie po prostu, żeby coś poczuć, artysta głodny, artysta płodny. Z tym bzdury. Okay. No tak powiedzmy, że bzdury, trochę się śmieję, trochę nie. Proszę brać tak na to, co mówię, tak na wpół, uważnie. Bo ja to raczej jestem najbardziej szczery na scenie i tam potrafię wyrazić swoje myśli i emocje, a tak jak mówię, no to średnio. Może dlatego nie rozmawiam za dużo z dziennikarzami czy z ludźmi, bo ja się nie znam na tym. Ale zawsze jest dobrze z tobą rozmawia. No nie wiem, jak, skąd możesz to wiedzieć? No wiem, no bo rozmawialiśmy nie przed kamerą, ale rozmawialiśmy na przykład po twojej premierze, to było wspaniała, to znowu anegdota. Podchodzę do Igora i mówię, gratuluję wydania płyty, a Igor do mnie, gratuluję, a tak patrzymy na siebie. A ty, gratuluję, że tutaj przyszedłeś. To prawda. Więc... Ja mam taki social z ludźmi. Mówię, Boże. I to tak jak wiesz, to są takie na zasadzie, jak rozmawiasz z kimś, no nie wiem, tak ostatnio widziałem takiego TikToka, jest nagrana dziewczyna, która się super śmieje, po prostu płacze ze śmiechu i to jest taki opis, coś na zasadzie, kiedy powiesz swojemu klientowi, no cześć, do widzenia, kocham cię. Okej, okay, no to tak trochę było. I to ja sobie wyobrażam, nie? Więc jakby to jest, no właśnie, to jest coś takiego, nie? Jak raz sobie pytanie, tak. Ale fajnie, bo to też, bo taki kiedyś też na TikToku taki trend, nie? Że... A ty lubisz TikToka? Lubię, no. Lubisz? Polubiłem go. Jaki jest twój algorytm? Algorytm? No, muzyczny czy nie? Sprawdzimy to? Sprawdźmy to. Dobra. Wjeżdżam w TikToka. Był taki trend, że coś tam gratuluje ci wydania płyty, że gratuluję na przykład, nie? I to właśnie, i to wtedy się zamieniali rolami. Pamiętasz to, ten trend? Że zamieniali się pracą. Zamieniali się rolami, robi sobie później zdjęcia. Nie, ale to jest TikTokowe. Tu operator kiwa, że tak. A, okej, okay. No ja to wiesz. Może ludzie, nie? Ja to TikToku to robię tak, że odpalam i wyłączam, bo mój algorytm jest straszny. Twój algorytm jest starszy, straszny? Straszny. Co ty gadasz? Nie, serio? Nie chcę o tym mówić. To dalej to. Zobacz, no to lecimy. Już. Pierwsza z... Hamilton i muzyczka. Lubię. F1. Okay. F1 super. Jest taki fantastyczny serial na Netflixie. Prawda? Tutaj do kamery proszę. Hamilton. Fantastyczne. No, nic ciekawego. To nic ciekawego, no. Nie, ale zazwyczaj mam takie filozoficzne jakieś rzeczy. Ale absolutnie się zgodzę z moją myślą, która teraz mi się w głowie pojawiła, że kopalnia wiedzy muzycznej jest. Okay. Absolutnie. No tak, w ogóle badania, to już pół roku temu były takie badania, że ponad 50% ludzi odkrywa muzykę na TikToku na przykład. Tak? No ja myślę, że to jest ciekawe, bo Lemon też odkrywają na nowo, powiedzmy. No tak. I... No nie wiem, tam na YouTubie się czasami pojawiają takie komentarze, na przykład pod takimi starymi numerami, na przykład Nis czy Napraw. Kto od chłopaka od gitary? Na przykład, a, nie, okay. Sobie na bank TikTok, nie? Na stumę. I szukam. No to super. Wiesz, no, na przykład takie rzeczy. Czyli ale jest świetnie, bo te numery okazuje się, że wciąż mają sens. I mimo tego, że mają dużo lat, no to młodsze pokolenie wciąż uważa, że
są to wartościowe rzeczy i są to emocjonalne, szczere rzeczy. No i... tak, piosenka napraw. Czy dasz radę kochać mimo tych twych ran? Tak. Nie tak. Umiem już sam bez ciebie wstać. No, piękne. Dzięki. Okazuje się, że to wciąż aktualne. Ma sens. Aktualne. Nie chciałbym powiedzieć, że to może... że chciałem użyć słowa takiego, ale to byłoby nie brzmiące ładnie, ponadczasowe, ale zamieniłem go szybko w mojej głowie na uniwersalne w jakiś sposób. I wydaje mi się, że to jest coś takiego. I cieszę się, że tak jest, bo na naszych koncertach, no my gramy 12 lat już, nie? No właśnie. I gramy różne koncerty, gramy duże koncerty, załóżmy 10-lecie w dużych halach, tam Tauron Arena, Ergo, no super, nie? To się o tym nie mówiło raczej, ale kto tam wiedział, to wiedział, nie? I tam było kilka tysięcy ludzi, hala stulecia, full, fantastycznie. A potem zagraliśmy akustyczne rzeczy, też z tymi numerami starymi, chociaż dodaliśmy 3 numery z nowej płyty. I my jesteśmy dość plastyczni. I wydaje mi się, że te teksty, one mogą trafiać. I widzimy ludzi nowych na koncertach, widzimy fanów, którzy jeżdżą od samego początku. Ludzi, którzy poznali Lemon przez moją solową płytę Chrust. Naprawdę? No, tak, tak. To dopiero wtedy? Jezu, ile stracili. Nie, no to wiesz... To nie, no ale no, wiesz... Jak... Dla niektórych Lemon jest spoko, dla niektórych nie jest spoko. Dla niektórych ja to, co robię solo, jest spoko. Dla niektórych nie. Dla niektórych to jeszcze nie jest dla nich, to już nie jest dla nich i tak dalej, i tak dalej. Każda płyta jest też inna. No właśnie, no bo twoja solowa płyta jest zupełnie inna niż to, co robiłeś w Lemonie. I co robisz, no właśnie. To jest takie moje po prostu. Ja już jestem trochę głową w drugim solo, które piszę. Okay. To przyznam i chodzę, już się inspiruję i po prostu ważna rzecz to dla mnie jest. Taka, to jest takie moje. Lemon to zawsze była taka chimera, nie? To jest zawsze taka praca zbiorowa lekko. I no ale na przykład taki utwór, nie wiem, tam, dużo daje siebie w Lemon, to jest absolutnie. Dużo daje siebie. I to może dla was być dziwne, że to jest solo, a tu jest Lemon, jest ta sama osoba niby. Ale trochę nie. Trochę nie jest tak samo, bo ja zawsze, wiesz, sobie odkładałem na półkę te swoje solowe rzeczy. No i powstał Chrust, no i teraz powstaje drugi album. Już mam tytuł, ale jeszcze nie powiem. Ale to będzie ładne chyba. Wiesz? Dobrze, bardzo, bardzo fajnie, że o tym powiedziałeś. Jeszcze do tego wrócimy, ale ja mam jeszcze jedno tylko pytanie, bo rozmawialiśmy o TikToku. Rzadko rozmawiamy o TikToku, bo często u artystów słyszę, nie, TikTok nie. Nie czuję TikToka. Jak to jest u ciebie? Ty czujesz, że promocyjnie dużo ci daje. No już powiedziałeś o tym, że ludzie odkrywają Lemon, więc to jest bardzo dobre dla ciebie. Ja patrzę na TikTok. Ja go oglądam i się inspiruję, szukam jakichś fajnych numerów. Same mnie znajdują ten numer, to tak to trochę działa. Ja się nie promuję. Czasami używam jakichś takich kadrów z mojego życia, z filmu. No, trochę to jest film. Tak. Z życia i składam fajną muzykę i w jakieś przesłanie po swojemu. I to jest ładne, takie emocjonalne. To możesz sobie zobaczyć. Tam bardzo mało tego jest. Raczej nie nagrywam, już nie jestem, nie prowadzę live'ów i nie jestem NPC-tem. Nie? Nie zaczynasz od hejka, kochani? Hejka, kochani. Tak? Dobra, ja się może tym zatrzymałem, bo ja chyba jestem boomerem. Ja się zatrzymałem na trendzie hejka, kochani. No dobra, no ale czasem mam wrażenie, że w swoich wyborach i w swoich decyzjach na temat social mediów mam czasem wrażenie, że jestem taki, no, zmęczony. Tak? Tak. Ja nie mam Facebooka. Ale mam... Okej. Nie mam Facebooka, bo już dawno, nie? Jakby to jest absolutnie tak, że tam... myślałem, że tam zło jest po prostu, nie? Ja mam Instagram, ale nikogo nie obserwuję. To mam promocyjnie, w sensie promocyjnie. Tam jestem, ponieważ to bardzo fajnie to trafia do ludzi, prawda, i no gdybym tam nie wrzucał rzeczy, czy Lemon ma, czy ja mam, no to na przykład, nie wiem, gram koncert solowy, no to raczej nie informuję przez bileterię, tylko po prostu informuję przez mój story na przykład. Nie? No tak. I okazuje się, że to wystarcza, aby ludzie się dowiedzieli, żeby powiedzieli komuś, kto mógłby być zainteresowany tym i organicznie po prostu wypełnili salę. Więc to jest... Ty masz po prostu taką moc, jako ty. No tak, nie, no myślę, że po tylu latach to ciężko byłoby nie mieć tej mocy też, z taką wrażliwością. No jest dużo tej wrażliwości, dużo myśli, dużo emocji, to prawda jest. No i chyba też twoi fani to kochają w tobie, tą wrażliwość, to jak wychodzisz na scenę i kiedy po prostu dźwiękiem
tekstem, a przed głosem dostarczasz tych ciar. I że no, ludzie tam przychodzą, żeby się po prostu wzruszać. No i ciężko jest się na twoich koncertach nie wzruszać. Po prostu. Dużo, dużo możesz sobie wtedy przeanalizować rzeczy, nie? I dla mnie to też jest forma terapii. Chociaż nigdy nie byłem na żadnej. Ale no, mam scenę i to tam mogę odkrywać. Pomimo tego, że grasz po prostu, no nie wiem, chociaż z Lemon, numery, które mają 11 lat, 12 lat, no to wciąż one starałem się, żeby były bardzo świeże. Ale też, żeby trochę nie zrobiły mi krzywdy, bo wiesz, to jakieś rozdrapywanie ran, no tak. Czy w jakiś sposób do tego sięganie. Ale możesz to przepuszczać przez siebie. I jak się w jakiś dziwny sposób okazuje, wiele osób po prostu, dla wielu osób jest to po prostu ważne, no nie? I dlatego warto to robić. No cieszę się, że tak jest. Myślę, że tak. Chociaż na piosenkę Dużo Ciebie mi ostatnio z tej płyty. Ale jeszcze chciałbym odnośnie tytułu, bo zapytałeś wcześniej, ile będziemy rozmawiać. Powiedziałem 40 minut. Ta na pewno. 40 minut razy 3. Dobrze, no właśnie piątka. Mogę mówić piątka? Oczywiście. Dobrze. To będę mówił piątka. Wracacie wprawdzie po 6 latach. 6 z plusem nawet, bo w marcu 2017 roku była płyta właśnie. Tu, a teraz piątka listopad, więc w sumie no tak 6,5. W ogóle dzisiaj nagrywamy w sali w Kinogramie numer 5. No właśnie, żałuję trochę, że nie mogłem jej wziąć ten pieniądz party. Ale była zajęta, zaś piątka i zobacz. No właśnie. Żółte fotele. O, idealnie by było. No wiem właśnie, ale u mnie to jest trochę zawsze tak. Prawie. Ja sobie kiedyś słowo wytatuuję takie na łapie. Prawie. To jest trochę ja, to jestem ja. Nie? To opisuje mnie. Prawie. To jest prawie. Za każdym razem coś. Nie? Prawie. Jest super? Prawie dobrze. Nie? No i to jest takie właśnie ja. Czy to jest ten tytuł drugiej płyty solowej? Nie, ale dobry pomysł, dobry. Niech będzie to podtytuł. Czy ta, można mówić, że piątka to jest twoja ulubiona liczba? Albo jakaś szczególna, szczęśliwa? Nie, jest moją ulubioną liczbą. A szczęśliwą? Cyfrą zresztą, by the way. Cyfrą, no właśnie. No, masz rację. Cofamy. Czy piątka jest twoją ulubioną cyfrą? Nie wiedziałem. Nie, no wiesz. cyfrą. Nie jest moją ulubioną cyfrą. Dziewiątka jest chyba moją ulubioną cyfrą. Ale zacząłem się przekonywać do liczby 10 też. O, oglądasz to jeszcze, więc to jest ten czas, żeby kliknąć ten czerwony guzik, subskrybuj i nie przegapić kolejnych wywiadów i premier muzycznych. Super, teraz w ogóle jestem w liczbach bardzo. Mój syn kocha liczyć i po prostu, wiesz, plus i minus non stop. To jest, nie? Typu plus i minus, teraz mówię plus i minus. No, paktofonika. Plus i minus. To było dobre. No, tak. No dobrze, no to powiedz mi teraz na temat powrotu Lemonu. No bo można powiedzieć o tym tak głośno, że powracacie, ale czy tak naprawdę możemy o tym mówić, że wracacie? Czy wy zawsze byliście aktywni, pomimo tego, że nie wydawaliście nowych piosenek, nie pisaliście płyt przez ten czas? Czy można mówić o powrocie, czy nie? Czekaj, muszę coś sprawdzić teraz, bo zgłupiałem. A czy coś powiedziałeś? Muszę to sprawdzić. Dobra. No to, że Google chcesz zapytać? Nie, bo po prostu, bo zgłupiałem, stary. Okay. W jednej rzeczy. No właśnie, tak jak myślałem. Kaliber 44, nie paktofonika. W tej, no tak. I mówię, Boże. Boże, masz rację, tak, kaliber 44. Plus i minus. Wyczytujemy cały ten wątek. No i co z tym powrotem? Powrotem? Czy to jest powrót, czy nie? Lemon? Fonograficzny, w jaki sposób? Na pewno. No właśnie. Po 6 latach nagrywać pierwszą płytę, ale my już w styczniu nagrywamy, siadamy do pracy nad kolejnym albumem. Ja też symultanicznie będę robił solo, więc tak, ale my cały czas gramy. Bo to, że nas nie ma w radiu i no, nie można śpiewać naszych po prostu utworów w samochodach, słuchając komercyjnego radia, no owszem. To wtedy myślisz, że no faktycznie albo Lemona nie ma, albo po prostu nie wiem, chłopaki nic nie robią, albo kiedyś to było, teraz już nie ma. Dlatego, że no nie masz nowej piosenki w radiu, a nie jest tak, że na listach przebojów no tak. Ci Lemon nowy jakiś, nie? I no trochę, wiadomo, trochę mi smutno z tego powodu jest, że nie umiem napisać piosenki do radia. Tak. Nie umiesz? No chyba nie już.
A dużo ciebie mi? Ptaki? A jakie to radio gra? Ptaki? Komercyjne duże. Nie leciało w tych komercyjnych? Ptaki? Dziękuję bardzo serdecznie lokalnym radiom, którzy jesteście kochani. Dzięki. Dziękuję. Dzięki wam. To w ogóle ma sens. W sensie taka Zetka czy RMF-ka to nie gra tego, nie? A Marta? Przecież to jest, ma po prostu tak, budowa tego utworu nie, jest taka, że... numer, no. No ale refren... Ty, no jaki to jest radiowy refren? No świetnie, to jak zrobi remix, rób remix. Dopiero wtedy... Nie, no, kurczę, dopiero wtedy poleci, rób. Ja w ogóle nie słucham komercyjnych stacji radiowych. Może dlatego, ale wydawałoby mi się, że ta piosenka to... Czy dużo ciebie mi, czy Marta, to takie... Ja bym chętnie w komercyjnym radiu to usłyszał, gdybym słuchał. Ja też bym bardzo chętnie. Bo... No nie? Super. Wiesz, można słuchać tej samej muzyki. Ale Wiśnie chyba są najbardziej radiowe. Tak. Mhm. Chociaż tam jest złamane... Widzisz, ja sobie lubię zawsze robić pod prąd, bo tam jest na 7 refren. Jest nieparzysty. Więc Złotka ci działa, możesz sobie kiwać głową, a Wiśnie już ci nie działają, bo już musisz... A, no tak. What? Co jest? I no niestety, no tak. No ale w Marcie jest boski, to nie, po prostu oszalałem na punkcie tego refrenu. Super. Fajny jest ten refren, dziwny, bo on tak liniowo idzie z basem i to jest... Ale tam się fajnie bawisz właśnie i też przenosisz... Słowem, dokładnie, no, fajnie akcentujesz też ten... Mi się też to podoba bardzo. Bardzo. Ja też jestem z tego zadowolony bardzo. Mhm. Który utwór z płyty Piątka jest twoim ulubionym? Vibra. Najbliższy jest mi. Najbliższy jest mi, bo jest najbardziej mój i ja go napisałem w noc, kiedy już tę płytę robiliśmy. I na drugi dzień go nagraliśmy po prostu. Chłopaki nie byli przekonani tego numeru, co mnie jeszcze bardziej cieszy, że muszę coś udowodnić. Nie? I cieszę się, że to zostało na albumie i tekst i muza. To po prostu jest mi najbliższe po prostu. I tak patrzyłem po tych tam oznaczeniach mnie, no to często się zdarza, że emocjonalny człowiek po prostu gdzieś tam sięga po ten utwór, nie? Czyli to jest akurat też taka kontynuacja tego Chrusta, twojego solowego. No to jest trochę akurat inne w tym... na pewno. Ale też takie liryczne, też takie emocjonalne, takie wiesz. Tak, ale lżejsze na pewno, wydaje mi się. Na pewno lżejsze niż druga płyta, bo tam chcę troszeczkę poilustrować ciężej. No, mam nadzieję, że coś tam ktoś znajdzie dla siebie, byłoby fajnie. To... Wiesz, jak chłopaki, bo już na przykład mam 4 numery, jak wiesz, chłopaki tego słuchają, po wódeczce o 4 nad ranem i się zasłuchują i wjeżdża, no to znaczy to jest spoko. To jest spoko. No. Okay. Ale tu jest znowu to, że wjeżdża o 4 rano po wódeczce, znowu powoduje, że to nie będzie komercyjne. Nie, no absolutnie nie. Nie. Ale ty już tego nie potrzebujesz, bo już masz to za sobą, złote płyty. Złote pisuary. Tak. Pik było i minęło. Jeszcze nie, na scenę wrati. No nie, no wiesz, no... Zresztą bardzo dużo koncertów po Scarlett. Scarlett miała kilka znanych utworów. Pierwszy album też, radiowe numery. I czy tego nie potrzebuję? Potrzebuję grać. Potrzebuję mieć dla kogo to robić. Potrzebuję być ciągle zainspirowany czymś i inspirować się czymś. Potrzebuję to. Potrzebuję być na scenie, bo kocham to i tylko chyba to potrafię. Lubię być plastyczny po prostu i trochę różnokolorowy. Że mogę sobie tutaj wyjść z fortepianem, po prostu zagrać solo bardzo lirycznie. Tutaj z Lemon na Woodstocku 3 akordy darcie mordy. Tutaj dalej po prostu plenerowe granie albo akustyczne rzeczy z folkowymi instrumentami, ze smykami na żywo, z białym głosem. Po prostu ja lubię bardzo szukać, nie? I tam mój warsztat wokalny też pozwala na to, żeby być różnym. Więc no cieszę się, że tak jest. I też właśnie płyta też jest wydana, bo jest i płyta Piątka, i też w środku jest jeszcze akustyczny koncert nagrany. To też jest fajne, że... No to był pre-order, więc to nie dla wszystkich było. Ale jest. Ale jest nieoficjalnie wydany. Tam oficjalnie wydane były 2 numery chyba. Pizno i Będę z tobą live akustycznie. I ja bym chyba chciał wydać w streamingu ten koncert, ale nie cały, bo tam jest jeszcze utwór Jasny w live akustycznie właśnie z mojego solowego albumu. Podczas tego koncertu Lemon to była taka spontaniczna decyzja, ale zarejestrowaliśmy to i zostało to na płycie, ale pewnie w streamingach tego nie będzie, bo chciałbym, żeby to zostało tylko z numerami z Lemon. Ale jest na pewno tam dużo emocji i to jest fajne, bo my fajnie gramy na żywo, to jest fajne
fajne brzmienie tego wszystkiego i to wciąż ma sens. Wciąż się nam bardzo chce to robić i nie możemy się doczekać kolejnych koncertów. Zresztą jutro gram, a mój Vox jest nie za bardzo w stanie, więc cieszę się, że mnie będzie czekało kilka zmagań po prostu z głową. Wiesz, to jest też fajne. Jak grasz tyle koncertów, dużo gram. Ale na przykład myślę sobie o jutrzejszym koncercie, że to będzie koncert akustyczny, gdzie będzie mi trudno, ponieważ mój głos nie jest w super stanie po chorobsku. Zresztą co teraz się dzieje niestety cały czas. I będę musiał się zmagać. I zrobię wszystko, żeby po prostu ten człowiek dostał wszystko, co mogę mu dać. Najlepiej, jak potrafię. Warsztatem i emocjonalnie. Więc to jest super. Ja wciąż po prostu to czuję. To a na drugi dzień nie będziesz mu powiedzieć słowa? Nie, bo na drugi dzień też gram koncerty. Człowiek koncert! No tak, człowiek koncert. Czy piątka to płyta o miłości? Ciekawe pytanie. Gdzieś ktoś napisał, że jest to płyta o początkach i o końcach. O końcach i o początkach. I... I nie wiem, o czym jest ta płyta. Nie, czy jest o miłości? Chyba każda muzyka jest o miłości. Ale tutaj nie jest aż tak dosłowna, wydawałoby się. Wiesz, bo to jest miłość przed, miłość po, miłości trakcie miłości. Tak. Ale tak, pewnie emocja o miłości. Co to znaczy, nie? Co to znaczy? Miłość? Wiem, czym jest miłość, ale... Czy to jest płyta o miłości? Co to znaczy, tak? Ale tak, co to znaczy? To jest, bo to ma tak obszerne pojęcie. Miłość może być ukazana po prostu i w tak różne sposoby. Myślę, że dla każdego ta płyta jest o czymś innym. Dla ciebie o czym jest? O miłości jest? Nie, o ludziach. To też ładne. I o miłości do ludzi. Chociażby nawet przez warstwę graficzną. Przez to, co zobaczyliśmy na premierze. Tak. W filmach o ludziach. Tak, historię ludzi, które... i w ogóle niesamowita historia pani. Bardzo mnie to wzruszyło, bo zawsze wydawałoby mi się, że osoba, która sprząta, zawsze się trochę tego wstydzi. A ta pani powiedziała, pewna siebie, wyszła i powiedziała, zadaliście jej pytanie, czy lubi swoją pracę. Ona powiedziała, lubię, dlaczego? Bo widzę swoje efekty, jestem sprzątaczką. Pięknie wyglądała, uśmiechała się. Tak, tak, też z taką historią. Była niesamowita i właśnie to jest dla mnie płyta o ludziach, o miłości do ludzi. Super. Bardzo. Tak bym powiedział. No świetnie, dlatego kocham wydawać płyty, ponieważ one tak trafiają w różnych ludziach, po prostu w różne struny i interpretacji po prostu właśnie otwierają emocje, myślenie i serducha, że to jest bardzo dla mnie inspirujące do dalszych działań, do dalszych rzeczy, do dalszego pisania. Nie? No to jest, bo ja się dowiaduję wielu rzeczy po prostu. Przez to, jak ty słyszysz tę płytę, jak ją czujesz i tak dalej. Właśnie i to jest ekstra. To w ten sposób poznaję też swoją twórczość. To jest. Fajnie, no tak, zawsze jesteś blisko z tymi wrażliwymi duszami, no bo myślę, że wrażliwa dusza często sięgnie dalej, wejdzie w głąb historii. Że patrząc na wyniki badań, że muzyka towarzyszy głównie teraz ludziom przy, nie wiem, 15%, czyli to jest o 10% więcej niż 20 lat temu, że ludzie dzisiaj słuchają muzyki, bo odkurzają, bo gotują i jakby nie przykładają do niej takiej uwagi. A jednak są ludzie tacy, którzy potrzebują kilka razy. Tak. Ja to jak Martę, to po prostu od tygodnia, to po prostu wiesz, nie ma dnia, że nie słucham. Ale miło. Tak mi wjechało. Miło. Chodzę i śpiewam, wiesz. Nie, że coś robię. To też jest fajna historia. Biorę pilot, wiesz. Ale to jest taka płyta, chyba najbardziej mało absorbująca, po prostu. Bo wszystkie te wcześniejsze utwory, czy albumy były bardzo absorbujące. Musiałeś siedzieć, wiesz, ja tam mocno emocjonalnie, czasami się darłem, to było intensywne. A ta jest chyba taka bardziej smooth i można stwierdzić, że możesz jej słuchać przy właśnie odkurzaniu. Odkurzaniu to nie byłoby trudno, ale przy sprzątaniu, powiedzmy, nie? Czy tam po prostu przy jeździe samochodem, jak prowadzisz. Bo jak tam wcześniejsze numery słuchasz, to możesz tam, wiesz, za szybko jechać na przykład albo gdzieś tam, nie? I to, ale tę płytę możesz tak sobie spokojnie słuchać i gdzieś tam zapętlać i to ci mniej przeszkadza, wydaje mi się, nie?
To jestem od kurza, że śpiewasz dużo ciebie trzeba mi. No właśnie. Jesteś jak ulubiona i wiesz, jedziesz. A to ładnie śpiewasz, dobrze śpiewasz. No. Boże, dobra, cieszę się, idźmy dalej. Dziękuję, w piosenkach śpiewasz smutne ptaki też latają, nie poddawaj się i tańcz jak one na nieboskłonie. Piosenka ptaki. Tak. Piosenka wiśnie. Wiem, że tak często znikam, więc dzisiaj obiecuję, że zanim nadejdzie dzień, wrócę do domu. Czy piosenki na albumie Piątka są historiami z twojego życia? Również na pewno też. Również na pewno też. Mhm. A jesteś smutnym ptakiem? Jestem. No, ja mam dużo w sobie w smutku. Dużo bardzo jestem. Dużo mam w sobie smutku. Mhm. Dużo. Teraz taki wywiad obejrzałem na YouTube, z aktorami komediowymi. Mhm. No, światowej sławy. To był Sacha Baron Cohen, Jim Carrey, Ted Danson z Good Place i tak dalej. I tam było pierwsze pytanie takie, dlaczego robicie to, co robicie? Dlaczego? Mhm. Nie? Skąd aktorstwo i tak dalej. Bo to opowiadali różne tam śmieszne rzeczy, coś tam, zawsze starali się to jakoś tam, mhm, wiesz, obejść, nie? Tam bzdurami, głupotami. I Jim Carrey tak siedzi i mówi tak, because I'm broken, a lot of pieces. Mhm. I jak wszyscy nagle, nie? Okay. Bo taka jest prawda. I mówi, dlatego, że tak jest, dlatego, że podczas tego mogę próbować pozbierać te części, próbować je zrozumieć, próbować je jakoś poskładać i stworzyć i nadać temu sens, przedinterpretować, poznać siebie samego właśnie i tak dalej, i tak dalej. I trochę tak samo jest z muzą, z pisaniem. I dlatego po prostu no, mam lemon, gdzie mogę scedować emocje tego koloru, no i solo tego koloru, ale to, że mogę to zrobić, jest po prostu niesamowite. Mhm. Nadajesz swojej twórczości kolory, słyszę. Wydaje mi się, że tak. Mam nadzieję, że to nie będzie taki kolor, jak mój syn kiedyś mówił, że jak tam, wiesz, pomieszasz te wszystkie kolory, to jest kolor ble. Nie? Tak. Wiesz. Nie no, to jest piękny kolor i właśnie też ta warstwa graficzna, jest dużo kwiatów. Tak, ja lubię kwiaty bardzo. Lubisz kwiaty? Lubię kwiaty, lubię ptaki bardzo. Jaki jest twój ulubiony ptak? Ptak? Mm. Ten taki, który tańczą między sobą, jak chce się dostać do partnerki, to on tańczy, robi takie, wiesz, tańce, rozwija wachlarz z tyłu. No, go, nie. To taki mały ptak, taki kolorowy. To tak mi się spodobało. Nie wiem, jak się nazywa, ale są takie gody, że jak chce po prostu zbliżyć się do partnerki, to musi zrobić wielkie tańce, a ta partnerka patrzy na niego i dochodzi do tego, jak ładnie zatańczy, że tak powiem. Co? No, że dochodzi do tego, że daje mu szansę. Aha. Randewu. Tak, to jest... Myślałem, że jakby... Nie, no, bardzo mi się podoba, jak tańczy i... No, myślę, że tak. Okay. Myślę, że wiesz, to tak działa. Jak się nazywa ten ptak? No właśnie nie wiem. No to nie jest... Nie ma takiego w Polsce. Nie, takiego w Polsce nie ma. Ale... no, to jest bardzo ładne. Nie wiem, jak się nazywa, ale jest bardzo ładne. Mały czy duży? Taki średni, czarno-biały. Taki średni. A ten kolor ma po prostu w ogonie tylko? No tak, jak otwiera, to ma ten kolor. Kurczę, nie wiem, ale na pewno nie lubię gołębi. To bym chciał powiedzieć. Ale gołębie są niesamowite. Używają tych właśnie... Czego one używają? Geograficznych po prostu jakichś takich, nie wiem, pól czy siatki geograficznej. A, okej, okay, tak. To jest niewiarygodne. No i potem one latają bez jednej łapy. Kilometrów. Gołębie często mają jedną łapę. No ale to jak się biją na dworcu, no, no to tak mi się kojarzy. Ale nie, mi się gołąb kojarzy, wiadomo, śmiech, ale nie, ale zaraz mi się z Tysonem kojarzy. Pojechał do piątnicy i kupił. Z mojej strony to niesamowite. Ale no to jest niewiarygodne, jak one po prostu wędrują tyle kilometrów i one wiedzą gdzie i jak. Mhm. I jak to jest możliwe? Muszą być inteligentne, pewnie. Nie wiem, no, ale wiesz, na przykład wrony są inteligentne, super. No, ale ja widziałem... Co? Kraczą. Przecież mówi się, kraczesz jak wrona. No kraczą, no to ja też kraczę. Masz taką kulę w domu? Czemu kulę? No i kraczesz sobie tam, wiesz, wizualizujesz i mówisz, tu się dzisiaj stanie to... Kracze? No, krakać, na coś krakać. A, że jakoś coś... mądry. Krakać, wykrakać coś, no okej. Okay. Nie, ja po prostu brzmię jak wrona czasami, o to okay. Mi chodzi. A, okej. Okay. No, ale wrony są super inteligentne, na przykład, no nie wiem, w Warszawie, jak mają na przykład włoski orzech, mhm, to zrzucają
ten orzech na tory tramwajowe na przykład, albo na ulicę, żeby tramwaj czy samochód rozwalił im tego orzecha. No to jest, stary, mega inteligentne. Ekstra. No nie? Chociaż mój ulubiony ptak to sikorka bogatka, sikorka. Dlatego że ona brzmi bardzo pięknie. Taka polska. No. Super to jest. Fajna była Hedwiga Harry'ego Pottera. Dosowa była. Dosowa, no ale fajna. Tak, to jest super. Puchacz. Zresztą, to w ogóle fantastycznie widziałem sobie na YouTubie coś takiego, że sprawdzali, jak brzmi lot, jak głośny jest lot różnych ptaków. O to gołą, to wiadomo, tam nie? Wszystko jest na czerwono, co nie? Tak. I tam rzeczy. I sowa. Właśnie, to było tak, że po prostu nisy było słychać, to po prostu przeciali. No. Rzeku. Niesamowite, nie? Kiedyś widziałem, jak jastrząb polował. Mm-hmm. To jest zarąbiste, jak on się tak szybuje i nagle bum. A to nie jest myszołów? Taki jak on tak, te myszołów, to on właśnie tak się potrafi zatrzymać. A nie, to czekaj, to orzeł był chyba. Orzeł? Ale to w filmie widziałem, to nie na żywo. W filmie jest, człowiek, to jest. Albo na YouTubie. Czego ja nie widziałem w filmie, nie? W filmie to jest, no, jaki film oglądasz, jakie orły, ale sytuacja jest taka, że ten myszołów czasami można, znaczy myszołów, tak mi się wydaje, że może po prostu on tak po prostu zatrzymuje się w powietrzu i nagle pikuje w dół. Tak. Zajebiste to jest. No. Fajnie, no, fajnie o ptakach. Dobrze, i o kwiatach. Właśnie, warstwa graficzna. O niej trzeba powiedzieć, bo to jest wszystko w ogóle współpraca z Michałem Pańszczykiem. To jest kwestia wizualna. Już wspomnieliśmy wcześniej o tych filmach, które opowiadały historię ludzi. To też taki wyjątkowy przekaz tej historii. Dlatego też, jak zapytałeś mnie, o czym jest dla mnie ta płyta, to przez to, że zobaczyłem tych ludzi, różnych ludzi, którzy mówili o swoich trudnościach często w życiu. To było też fajne. To było takim doskonałym uzupełnieniem całej tej warstwy muzycznej. I że powiedzieć o piątce, że tylko to jest super płyta muzycznie, to naprawdę jest za mało, bo to jest świetna płyta muzycznie, ale też wizualnie. I pierwszy raz się zdarzyło coś takiego, że weszliście dalej za muzykę. Że właśnie postanowiliście pójść o krok dalej niż wszyscy. To prawda, to jest naprawdę tutaj dzięki Michałowi, który jest art dyrektorem. To jest taka nowa postać zupełnie w teamie. To jest osoba, która myśli na temat wizerunku tego całego, tam oprawy wizualnej tego wszystkiego. I super pomysł co do tych filmików, które będą jakby... Opublikujecie je właśnie? Opublikujemy je, no właśnie. Tak? Będziemy cyklicznie opublikować. Do każdego utworu po prostu jest ten wizual. I ten wywiad, o którym ty wspomniałeś też wcześniej, właśnie teraz pewnie niedługo będziemy to robić, bo pierwszego, czy dziś, jutro, jest już jutro? Jutro jest grudzień już? Ja cię, stary. RMF Classic, najpiękniejsza muzyka na święta. Ja kocham, stary. Zresztą miałem audycję w RMF Classic. No tak. Z muzyką filmową. Bardzo ją lubiłem. To wiesz, że tutaj Oscar w Kinogramie jest oryginalny za Marzyciela? A ciężki jest? Nie wiem, nie dotykałem, bo jest taki zamknięty, ale można go zobaczyć. Można go zobaczyć. Jest po prostu, no. Patrz, a nie dotykaj. Tak to jest. Piękna w ogóle muzyka. No właśnie. No teraz chłopi, nie? Może tak? No, oby to było, oby było. No ciekawy jestem. Miłosny opętaniec. Wspaniały utwór muzyczny. Z płyty Chłopi, Luka właśnie. Nie wiem, czy słyszałeś ten utwór? Słyszałem. Katarzys, tam jest też, bo tam kilka takich, no fajnie. A widziałeś film? No oczywiście. Ja nie widziałem. Ja w ogóle nie widziałem też Vincenta. Tą techniką właśnie, nie? Ale chłopak też nie widziałem. Tyle ludzi pracowało. No właśnie. No właśnie, ale jesteśmy jeszcze przy wizualach, no bo można, ale nie, bardzo dobrze. Można też zobaczyć już tych bohaterów w teledysku do utworu Marta. Oni się już tam pojawiają. Tak jest. I będzie jakby dalej to rozwinięcie. No i właśnie, Michał chyba zadawał pytania tym bohaterom. Michał to jego głos słyszałem. Tam było kilka pytań i chciałbym je zadać dziś tobie. Jezus. Odpowiadałeś na nie? Nie. Okay. Nie chciałem na nie odpowiadać. To zacznijmy. Ale teraz chcesz? Nie. No chcę. No próbuj, ale najwyżej głupim żartem to zbyję. Dobra. Czy UFO istnieje? Istnieje. Jacy oni są? O Boże. Dlatego nie chciałem. Dlatego nie będę cię odpowiadał. Dobra. Z czym kojarzą ci się wiśnie? Znaczy jednak idziemy w to dalej? No spróbujmy. No. Tylko mam trzy jeszcze. Nie, bo ja bym... A, tylko masz trzy? Tylko trzy jeszcze. Nie będzie wszystkich. Obiecuję. No dobra. Z czym kojarzą ci się wiśnie? No. Hm.
Wiem z czym. Śmiesznie, ale dopiero teraz się zorientowałem z czym. Śmieszne, ale śmieszne. A. Ale śmiesznie. Ale śmiesznie. Jak mi zadałeś to pytanie, to no, śmiesznie. Okej. Okay. Śmiesznie. Super była odpowiedź jednego z bohaterów. Z wiśniami z Biedronki. Z różnymi wiśniami z Biedronki. To było super. Tak. Dobra. No, mi... no. Tak. Idziemy dalej? Ale śmiesznie. Cieszę się, ale śmiesznie. Śmiesznie. A lubisz wiśnie w ogóle? Bo to jest ważne w ogóle. No bardzo ważne. Dlatego stwierdziłem, że fajnie byłoby zadać tobie to pytanie. Mhm. Też jesteś bohaterem. Tak. Z pierwszym pocałunkiem mi się. Pierwszym. Okej. Okay. Cóż więcej chcieć? Ciekawe. A czy. Z czym kojarzysz? Ja teraz się zorientowałem, że tak jest. Okej. Okay. Śmiesznie. Cieszę się, że mogłem zadać tobie to pytanie. Z czym kojarzy ci się słowo 80s? Z Bogdanem Kondrackim. Okej. Okay. Super. Czyli producentem tego, tego albumu. Lubisz siebie? Czasami. To jest w ogóle trudne pytanie. Niby łatwe, ale trudne. No, to zależy. Ciężko powiedzieć. Tak, wiesz, od razu. Rzadziej, no. Rzadziej niż nie lubię, to prawda. Owszem, tak jest. I właśnie wszyscy ci, których zobaczyliśmy na filmach, bo było, jakby do każdej piosenki była poświęcona opowieść o danym bohaterze. I super było to, jak oni odpowiadali z taką radością. Kiedy patrzę na twój napis na bluzie Be Fucking Nice, to od razu sobie myślę o oni. Tak. Że to są tacy dobrzy ludzie i tam w ogóle nie czuć ściemy. Tam czuć, tak. Że taką prawdę. Fajnych bohaterów też znaleźliście. I w ogóle Sforo, która też prowadziła rozmowę z tobą, też niesamowicie to zrobiła. Bo ona też jest częścią od dawna Lemon, nie? Też grała kiedyś w Ake. Wiesz, tak. No, ten czas jest niesamowity, że możemy tak po tylu latach jednak wciąż w jakiś sposób się znaleźć. Mhm. Czytam, że album Piątka przynosi nowe spojrzenie na waszą muzykę. Co twoim zdaniem na to ma największy wpływ? Bo zadziało się kilka rzeczy na tą zmianę, a co twoim zdaniem ma największy wpływ na to? Bogdan Kondracki. Okay. Po prostu to jest album pierwszy z producentem muzycznym i to nie znaczy, że Lemon będzie teraz tak brzmiał. Mhm. To po prostu my brzmimy inaczej na każdej z płyt. I na pewno kolejna płyta będzie jeszcze inna. Okay. Więc to ona taka po prostu jest. To jest jakiś tam elektrokardiogram po prostu naszej obecnej sytuacji. I tak brzmimy w tym momencie na tej płycie. Mhm. Ale na pewno na trasie będziemy grać te utwory inaczej. I one będą brzmiały inaczej już. Po prostu. Tak to jest. Bardzo lubimy szukać i na pewno szósta płyta, szósta powiedzmy, że będzie ten live akustycznie oryginal, a siódma płyta będzie zupełnie też inna. Czyli wasza muzyka też dojrzewa z miesiąca na miesiąc? Nie wiem, czy dojrzewa. Nie, no to... tak powiedziałeś, że będzie też inna na koncertach, więc... Tak, my po prostu ją sobie przypuszczamy. Nawet teraz, jak Dzień Dobry graliśmy Chamskiego, no to już chłopaki sobie podgrywali trochę Chamskiego inaczej. Już trochę inny feeling, już takie dodatki, coś tam. A powiedziałeś powiedziałeś słowo prawie. Jak to jest u ciebie z muzyką, którą już wydałeś? Podchodzisz do niej tak, że słuchasz i cieszysz się, jarasz się, czy myślisz, to bym zmienił, to bym poprawił? Czy jesteś surowy dla siebie, czy właśnie raczej zawsze się cieszysz i szukasz? To była płyta, która powstawała najdłużej, z różnych powodów, właśnie z wielu, że po prostu podchodziłem do czegoś jeszcze raz, na przykład do linii melodycznych. Ale ja nie lubię tak za bardzo się cofać, bo to nie ma sensu, po co to jest potrzebne. I jakby trzeba wiedzieć, kiedy dokładnie coś zakończyć, kiedy trzeba powiedzieć stop. Są artyści, którzy po prostu piszą świetne rzeczy i nie wydają nic, ponieważ nie potrafią zakończyć tej sytuacji. Nie potrafią po prostu powiedzieć, okej, już, teraz, nie? W tej formie chcę to dać. No nie? Na przykład, bo coś na przykład przeleży za długo, czy coś. A ja już myślę o nowych rzeczach i to wolę raczej w przód, ale chciałbym nie cofać się po prostu, chociaż czasami, na przykład, nie wiem, jakiś czas temu do pierwszej płyty Lemon wróciłem, bo dla mnie ona w głowie zupełnie brzmi inaczej, teraz te numery zupełnie grają inaczej. Ale wróciłem do tych wcześniejszych aranżacji numerów, myślę sobie, okej, to takie to jest, ale ciekawe, no śmieszne. Albo jak ja na przykład brzmię, myślę sobie, wow, ale śmiesznie. Inaczej bym to zaśpiewał zupełnie teraz, nie? I myślę sobie, kurczę, bo wtedy to była prawda, nie? Wtedy tyle potrafiłem, nie potrafiłem, tyle wiedziałem, już nie. Ale dawałem się wszystko. Ja pamiętam, że dawałem się wszystko. I nadal tak jest. Tylko po prostu to było inaczej. I to jest fantastyczne. Więc, no wiesz, warto robić sobie takie notatki.
Nie? W sensie, nie mówię o prowadzeniu notatnika, aczkolwiek to jest super fantastyczne, dziennika czy coś tam, nie? I analizować po prostu, czy się rozwijasz, czy się nie rozwijasz, czy to jest fajne, czy niefajne, jak patrzysz na świat. To jest super, nie? To jest trochę taki notatnik nasz, nie? Fajnie coś sobie zostawiać, co ma taki, powiedzmy, fizyczny obraz do tego, żeby się odnieść po pewnym czasie, czy idziesz w jakąś dobrą stronę, czy nie. Czy nie zdarza ci się, że piszesz, twoja szuflada nie jest pełna tekstów, nie ma tak u ciebie, że piszesz i wrzucasz do szuflady i zostawiasz? Jest bardzo dużo notatek. A, okej. Okay. Mam dużo notatek. Dużo piszę notatek, ale sfokusowanych na konkretne cele. Na przykład mam hashtag, na szczęście po prostu w tym telefonie już można robić hashtag, to jest niesamowite i można tam podgrupować. Ale też lubię notatki analogowe. Bardzo mam dużo dzienników, jakichś takich, po prostu takich różnych, zapisuję co chwilę. Potem się gubi to. Znaczy nie gubi się, ale ciężko jest mi później się odnaleźć. Więc te trochę ta cyfryzacja tego lekko mi pomaga, powiedzmy, chociaż to jest takie mniej duchowe, ale działa. I na przykład mam na solo rzeczy, jakieś tam jaśniejsze notesy, czy krwawe notesy i po prostu staram się to zbudować i na pewno sięgnę do tych notatek. To różne to są rzeczy, na przykład zdanie, słowo, idea, smak, cokolwiek, nie? Jest w ogóle sen, nie? Więc to jest... Czy twój syn, jak było w przypadku Chrusta? No tak, absolutnie, to bezapelacyjnie, to już nawet nie mam co mówić, bo to jest przede wszystkim inspiracja. Nie? Tak, i właśnie jak na premierze ktoś rzucił z sali, że tu jest ukryte słowo, imię twojego syna. A, Gosia zresztą no właśnie. No, tak, mama Kaja. Okej, okay. A wy teraz zauważyłem, że na czapce masz ptaka, kaczka. Kaczkę. Kaczkę. Ekstra. Zobaczcie, że kaczkę mają mask psa. Co mają? Nie zobaczysz tego już. Kaczki mają maskę psa. Stary, nie odzobaczysz tego. Nie odzobaczysz tego. Jak ci teraz już to pokazałem i powiedziałem, to już tego nie odzobaczysz nigdy w życiu. Patrz. Kaczki. Piszcie sobie w Google. Kaczki. Maska psa. Albo nie wpisujcie sobie. Nie wpisujcie sobie. Nie, no tak. Nie wpisujcie sobie tego. Patrz. Patrz, jako. Ale chcesz? Bo nie odzobaczysz tego już nigdy. Dobra. Nie wpisujcie tego. Kumasz to? Mhm. Kumam. Kumasz to? Taki ładny, taki jakiś Jack Russell Terrier trochę. Kumasz to? Mhm. A masz psa? Nie. A. Miałem kiedyś psa. A masz kaczkę? Dożył. Nie, ale chętnie bym chciał mieć. Okej. Okay. No wiadomo, co ten. Ładne po koncercie. Kaczki mamy, te mandarynki są super, te krzyżówki są świetne. Tam... Czyli po koncercie zamiast kwiatów? Z taką kaczką bym łaził, nie? Mhm. Ale super. Jak byś ją nazwał? Ale śmieszne. 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 No super, imię dla kaczki. Śmieszne? Mhm. No fajnie. Jak miałem lubać? Ej, śmieszne? Ej, śmieszna. Śmieszna? Śmieszna. Ale śmieszne to załatwia. Ej, śmieszne. No zależy, no, mogłyby nie mieć płci określonej, no co? No tak. Chociaż nie, kaczki to są... Mają płci. A, bo to jest... To, tak, bo kaczki gorzej mają, bo są brzydsze niż te kaczory. Bo to jest kaczor. Brzydsze? No bo kaczki są takie... To zależy chyba od gatunku. No ale te takie, co w Polsce są, to takie brązowe, takie widać, że klasa niższa, a te są takie, wiesz, stylowe, tak? Ten piękny zielony kolor, wiesz. Nie wiem, to wiedzieć. No. Powinien się znać na kaczkach bardziej. Słuchaj, spotkamy się, mam nadzieję, że wcześniej niż... Wiem, że łabędzie się na całe życie ten łączą. No tak, oni łączą się tak, wiesz, tymi... I te brzydkie kaczątka są, nie, niby, nie, nie są brzydkie, są po prostu szare, ładne, piękne. Potem łabędź. Łabądek. Dzięki wam. Tak, ja chciałbym teraz ci powiedzieć, że bardzo gratuluję płyty. Cieszę się, że ją wydaliście. Warto było czekać. Zawsze lubiłem twoją wrażliwość i ta wrażliwość zawsze mnie ciągnęła do tego, żeby sprawdzać twoją twórczość. Ale chciałbym zadać ci jeszcze jedno pytanie, bo to też jest ważne, co się wydarzyło przez ten czas. Bo płyty, muzyka, koncerty to jedno, ale to last management. A, tak. Myślę, że takie twoje dziecko, jeśli chodzi o muzykę, poza płytami, że tam postanowiłeś założyć coś, jesteś współzałożycielem tego. No i masz pod opieką na przykład Sarah James. No, Sarah jest super. Tak. Wspaniale i to działa. No, Last Management to jest agencja managementowa, która no, ma za zadanie pomagać
Młodym? No tak, młodym, po prostu zdolnym muzyką, którzy chcą, chcą spróbować swoich sił i nie wiedzą, za co się brać. Nie wiedzą, co robić, jak działać i tak dalej. No i ja staram się po prostu przez siebie po prostu przepuszczać przez swoje historie i przez swoje doświadczenia. No to i w jaki sposób, no wiesz, no to wujek dobra rada. Czy do Last Management można trafić? Czy co trzeba zrobić, żeby trafić do was? Żeby czuć się zaopiekowanym? Jest bardzo dużo artystów, którzy nie mają managementu, którzy mierzą się z tym, szukają. Ja też bardzo dużo takich młodych artystów mam z nimi kontakt i oni zadają mi pytanie, czy mogę kogoś polecić, co miałbym zrobić, czy ta piosenka się nadaje. Zadają bardzo dużo pytań. I tak pytam, jesteś dzisiaj tutaj, jest okazja na to, żeby zapytać, czy tacy młodzi artyści mogą znaleźć swoje miejsce u was? To jest trochę... Nie ma to ramów, to trochę działa szczęściem, nieszczęściem, na przykład różnej maści takiej. Na przykład wczoraj w nocy dostałem głosówkę taką. Od znanego typa już w tym momencie. Ona brzmiała mniej więcej tak. Igor, potrzebujemy menadżmentu. Kropka. Nie, to była taka głosówka. I trochę mnie to urzekło. No dobra, stary, spotkajmy się, nie? Pogadajmy o tym najpierw, bo to wiadomo. I może coś z tego wyjdzie. Może jak teraz gadamy, to ci powiem, że to jest właśnie ten typ. Okej, super. No. Ale czy ty masz właśnie pomysł na tych artystów młodych, że jak oni przychodzą do ciebie, to ty, tak jak było z Sarą... Nie mam takiego czegoś jak pomysł, albo nie wprowadzam jakichś takich ram. Po prostu no, rozmawiamy. No, z Sarą było tak, że... to jest też poznana historia. No, przyjechała na koncert grupy Lemon pod Zieloną Górą i wygrała Voice'a wcześniej. I ona mówi, kurczę, nie wiem, co robić, nie? Z mamą przyjechała. Ja mówię, nie wiem co. No bo tak jest trochę. To jest... Wygrywasz, nie wygrywasz, coś tam, to trochę nie wiesz, co robić. No my szukaliśmy, ja szukałem po prostu też sam. Dużo błędów popełniliśmy. Wtedy nikt nie wiedział, co robić w ogóle. Nikt. Absolutnie. Ale jakoś tam się udało, coś tam się udało jakoś tam, nie? No, rozmawiamy, wciąż robię muzyczkę, więc jest raczej okej. Okay. Bardziej nie okej, okay, niż nie. I nie przyjechała i mówi, kurczę, nie wiem, co robić, nie wiem, co w ogóle, czy masz jakiś pomysł, coś. I myślę sobie tak, dobra, co ja tam śpiewałeś w tym Voice'ie? A, coś tam Whitney Houston, coś tam, okej, okay, dobra. To chłopaki, spisujemy tę formę, spisujemy to wszystko. Tomeczek tam właśnie wszystko spisał szybko i za 3 minuty zaczynamy koncert. Sara, w połowie koncertu się zawołam i zagrasz ten numer. A wie jak to? No normalnie zagrasz ten utwór. A to ludzi, wiesz, full, biletowana impreza, nie? Nasz koncert i tak dalej, nie? I wiesz, bez próby, bez niczego. I myślę sobie tak, kurczę, jak sobie z tym poradzi, z tym takim dziwnym, trudnym zadaniem, co i tak ten, i z tą presją i tak dalej, to wiem, może coś tam spróbuję zrobić, nie? Pomóc może coś. I ona, stary, wyszła na środek sceny podczas koncertu, zaczarowała wszystkich ludzi, nie? Zaśpiewała fantastycznie, wiesz, po prostu z uśmiechem, z fantastycznym warsztatem. I ja byłem na publiczności i ktoś mi w ogóle zrobił zdjęcie, jak tak oglądam. Zaczarowany też, nie? Ten występ. I mówię, kurde, te strony. To jest super. Fantastycznie. Hmm. I od tamtej pory postanowiliśmy sobie z Magdą, właśnie współzałożycielką, że spróbujemy... No, spróbujemy pomóc i być szczerzy na maksa i wszystko, co możemy i możliwości mamy, kontakty i pomysły, dla których ja jestem za stary albo mi się po prostu nie chce już, to spróbujemy, może się to uda. No i... Wydarzyło się dużo. Dużo. Sara ma ogromny potencjał. A czy byłeś zwolennikiem tego, że poszła do tego talent show amerykańskiego? Zwolennikiem? No tak, to był nasz pomysł. Czyli że to ty wysłałeś Sarę. Nie mogę ci powiedzieć dokładnie, jak to było, ale, okay, no, ale tak, to był nasz pomysł, absolutnie. Tak. Okay. Tak. No i jakby Sara też jest bardzo młoda, prawda? Jezu. O, to było trudne. Ale myślisz, że można się zachłysnąć czymś takim? W sensie, że taką karierą? Wszystkim, nie mówię, że tego negatywnie, bo wiem, że znam Sarę i wiem, że ona jest bardzo skromna i bardzo mądra, świadoma wszystkiego. Wszystkim możesz się zachłysnąć. Możesz zagrać jeden klub po prostu i zobaczyć 10 osób przed sceną i oszaleć. Bo pomyśleć, że... Czy 10, to, wiadomo, to jest dużo, nie? To zawsze ktoś przyszedł, nie? Że ktoś do ciebie przyszedł, nie? To tak zabrzmiało, superlatywnie, przepraszam. No, że po prostu, wiesz, masz 10 osób i myślisz sobie,
wow, nie, jestem niezwyciężony. To jest... I... Korba. To zależy od ciebie. I wy jesteście po możesz to, żeby... grać po prostu wielkie rzeczy i być po prostu nadal po prostu sobą, nie? Mhm. To tak trochę jest, wiesz, jak się pojawia i moneta, albo jakaś tam fame czy coś, to trochę... Trochę tak się poznaje człowieka, no nie? Mhm. Jak to, jaki on jest tą naprawdę. Wiesz, to... Jak ci ma odpieprzyć, to ci odpieprzy, wydaje mi się, nie? Być może to jest dla ciebie droga, być może nie. Niektórzy lubią artystów, którzy są bardzo, wiesz, mają ego duże i są pewni, znaczy pewni siebie, to nie jest to samo, ale na przykład są, nie wiem, są, no są tacy wyniosający, tak, tak. Wyniośli, nie? Niektórzy lubią to, bo uważają, że po prostu to jest... To jest jakby wpisane do tych zawodu. No to jest taki plus raczej, nie? Mhm. No. Niektórzy... A tu jest chyba duża świadomość muzyczna też u Sary, prawda? Ona ma super warsztat, ale ona ma stary 15 lat. No właśnie, to jest niesamowite. 15 lat. Jak ja miałem 15 lat, to ja walczyłem z pokrzywami. A tu już jest kariera, prawda? No super. I grałem w CS. życzę wam powodzenia i rozwijajcie się, bo naprawdę Last Management ma potencjał i chociażby nawet ta szansa, którą też Ignacy, kiedy byłem na trasie waszej, to właśnie Ignacy występował przed koncertem i miał ogromną szansę na to, żeby zdobyć publiczność i wydaje mi się, że to się udało. No być może jesteśmy czasami na całą drogę kariery, czasami może na początek, czasami może... na środek, no zobaczymy. Ja tam staram się być szczery i wiesz, też pracuję po prostu szczerze, no nie? Więc jakby, no, dokładnie. Też ja bym chciał na ich miejscu po prostu czasami usłyszeć, co jakie jest na przykład, żeby móc ocenić albo wybrać, nie? Od kogoś. I tyle. Wtedy nie miałem takiej możliwości. Mm-hmm. No tak, ale mając też artystykę, która ma 15 lat, to trudno też powiedzieć coś złego, bo wydaje się, że może nie mieć tego pancerza tak mocnego. Oj, tak, to jest. To, nie, jest, to, jest, to jest kolejny temat. Żeby nie skrzywdzić, głowa, żeby nie zrazić. Głowa to jest w ogóle, to jest bardzo trudny biznes, nie? Bo to jest industry, to jest. Mhm. Wiesz, masz, jesteś cały czas oceniany. Dokładnie. Nawet jak nie chcesz być oceniany, no to jesteś oceniany. Mhm. Wszystko, co powiesz, może być ocenione. Wszystko, co zrobisz, może być ocenione. Sam to sobie robisz też. To jest. No, trzeba mieć. To jest trudne, wiesz, a żeby być, wiesz, żeby zrobić muzykę, no to musisz się otworzyć, no nie, jak się otwierasz, no to się pozbywasz każdego pancerza, tak. Więc to jest tak, jest, no trochę, to jest taki paradoks, ale dzięki temu możemy tworzyć, no po prostu, nie, i no, musimy sobie z tym poradzić, no coś za coś tak trochę, nie, to wybierasz właśnie, no wybierasz wtedy, no decydujesz się i możesz powiedzieć sobie, dobra, mam dość, nie chcę już, nie chcę tego robić już, albo przerwę sobie robię, bo tłumaczę. No to wiesz, no. Ale to zrobiłoby się tylko przyjemność dla wszystkich tych krytykujących. Niekoniecznie, no. Jeżeli to ma być... Jeżeli powiesz dość, bo nie wiem, ktoś napisze ci za dużo komentarzy. No nie musisz tego tłumaczyć. Może być tak, że masz... po prostu to jest dla twojego mental health, nie? Mm-hmm. Żeby po prostu odpuścić, bo to cię przytłacza, no nie? Jak ci ma to zrobić krzywdę? No to dokładnie. Może nie warto, nie? Może to nie jest ten moment. Może to nie jest ten moment, na przykład. Może tak. Może za dużo się czegoś oczekuje, ale... No ale... Ale ja wierzę, że będzie wszystko dobrze, no nie wiadomo, ale mam z tyłu głowy oczywiście, że to po prostu jest bardzo przytłaczające nawet dla mnie, nie? Jest chłop stary, 33 lata, a ja po prostu sobie nie mogę czasami, wiesz, ze swoimi własnymi myślami poradzić, nie? A jest, wiesz... Ale wtedy jest muzyka. Wtedy wchodzisz tu i dodajesz nam piękną płytę, i, która jest ważną zapiską tego, co czujesz. I tak jak powiedziałem, powiem to po raz kolejny, za to, Igor, cię kochamy i dziękuję, że przyszedłeś, porozmawialiśmy. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, że dobrze się tutaj czułeś i że ja byłem dla ciebie miły. Ty byłeś dla mnie bardzo miły. Bardzo dziękuję i powodzenia i do zobaczenia na koncertach, bo na to dziś czekam. A w międzyczasie będę katował utwór Marta i dobrze, że dodałem utwór, bo jakbym powiedział, będę katował Martę. Będę katował utwór Marta, który jest znakomity. Premierowy, katuję Martę. Tak, dokładnie tak. Dziękuję. Dzięki.